Dziewczynka wypadła z okna jednego z bloków we Włocławku. 14-miesięczne dziecko znajdowało się wraz z 6-letnim bratem pod opieką ojca. Okazało się, że mężczyzna w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu. Lokalna policja przekazała szczegóły szokującego wypadku. Dziewczynka wraz z bratem znajdowała się pod opieką 33-letniego ojca, matka rodzeństwa przebywała w pracy. Czternastomiesięczne dziecko wypadło z okna jednego z bloków we Włocławku w poniedziałek 11 maja 2020 roku w godzinach porannych. Mężczyzna w chwili zdarzenia był pod wpływem alkoholu. Dziewczynka spadła z 2 piętra jednego z bloków we Włocławku. Ojciec dziecka był w tym czasie pod wpływem alkoholu. Do wypadku doszło w poniedziałek 11 maja 2020 roku około godziny 9 rano. Czternastomiesięczna dziewczynka wraz z 6-letnim bratem przebywali pod opieką ojca. W pewnym momencie młodsze z dzieci wypadło z okna znajdującego się na 2 piętrze bloku przy ulicy Traugutta. Jak poinformował BRYK, Dariusz Krysiński, oficer prasowy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, dziewczynka zachowała przytomność, a mężczyzna zabrał ją do pobliskiej przychodni. Kiedy doszło do zdarzenia, dziewczynka była pod opieką ojca. Badanie wykazało, że mężczyzna miał ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie, przekazała w rozmowie z Polsat News. PLST. Sierżant Anita Szefler-Ciupińska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Dziewczyna po upadku zachowała przytomność. Pijany ojciec zabrał ją do pobliskiej przychodni. W przychodni pomocy dziecku udzielił lekarz, który zlecił przetransportowanie jej do szpitala w Płocku. W czasie zdarzenia w domu nie było matki dziewczynki. Matka w tym czasie była w pracy. Po tym, jak została poinformowana o całym zajściu, przybyła na miejsce, przekazała oficer prasowa KMP we Włocławku. Dwa. Lokalni policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia. Trzydziestotrzylatek może odpowiedzieć za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, policja prowadzi czynności pod tym kątem. Polsat News.